Sylwester nie mógł obyć się bez największej gwiazdy polskiej estrady. Maryla Rodowicz pojawiła się w powalającej stylizacji, jednak to utwór, który wykonała jako pierwszy, jest w tym wszystkim najbardziej szokujący. To nie jest przypadek. Sylwester 2019 bez dwóch zdań odbije się w mediach sporym echem. Przyczyniła i przyczyni się do tego każda gwiazda, która zaszczyci publiczność swoją obecnością, jednak nie ulega wątpliwości, że dotychczas to królowa polskiej estrady skradła całe show. O jej stylizacji i piosence będzie głośno. Sylwester TVP i ona, Maryla Rodowicz jako lateksowy motyl z nieprzypadkową piosenką. Maryla Rodowicz odebrała wszystkim mowę, prezentując się na scenie w różowym lateksie. Całość może nie byłaby tak szokująca, gdyby nie fakt, że artystka postanowiła udawać motyla, a rozkładający się za nią materiał najwyraźniej miał imitować skrzydła. Niemniej, jej strój odbije się głośnym echem, a przebić rozgłos może tylko utwór, który postanowiła wykonać jako pierwszy. Dalsza część tekstu: pod galerią Rodowicz zdecydowała się na kawę i seks, co zważywszy na jej obecną sytuację może nie być przypadkowym wyborem. Warto wspomnieć, że wokalistka jest właśnie w trakcie dość burzliwego rozwodu, a jej obecny wciąż mąż robi wszystko, by pozbawić ją kosztowności. Fani celebrytki zamarli, gdy kolorową prasę obiegły informacje o tym, że mężczyzna podstępem odholował jej ukochane auto. Dzisiaj grzeje, 1. Znaki zodiaku, które mają najwyższe IQ, są super inteligentne. 2. Nie żyje gwiazdorem jak Miłość, Klanu, Ekstradycji i innych największych hitów. Smutna wiadomość obiegła media: artystka w każdej chwili może zostać odcięta od ogromnych pieniędzy, zatem nasuwa się myśl, że swoją pierwszą piosenką chciała przekazać wiadomość. Niewykluczone, że próbowała zaapelować do bliskich, a w szczególności męża, że jej sytuacja finansowa nie przedstawia się zbyt kolorowo, a przynajmniej nie tak kolorowo jak jej stylizacja. Najlepsze newsy dnia, źródło: TVP nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.